2009 roku była tu Anna Kazajak. Nakręciła film dokumentalny, który został nagrodzony w Gdyni. W 2015 nakręciłem bardzo smutny epilog. Pasjonaci historii kolei na Helu znają tylko dworzec. Natomiast na zachód od dworca, w dalekiej oddali, tam gdzie manewrują pociągi, jeszcze dalej, tam gdzie te pociągi już wypoczywają, a w nich wypoczywają także wczasowicze, znajduje się pozostałość dawnego wielkiego helskiego miasteczka wczasowego, wagonowego miasteczka wczasowego. Na odciętych już układach torowych od stacji Hel znajduje się wiele starych wagonów barakowych. W tych wagonach wypoczywają ludzie. Dawniej było ich więcej. I ludzi, i wagonów. A znaleźć tu można prawdziwe perełki. Te, które jeszcze przetrwały, to między innymi 14A. Wagon barowy z lat 40. bądź 50. Legenda mówi, że wagon ten wchodził w skład pociągu Bieruta. Znajdujemy się na jedynym zabytkowym torze podłączonym do układu stacyjnego. To tor prowadzący na dużą pętlę manewrową, otacza chyba całą gminę Hel, jej zachodnią część, używany dawniej przez wojsko do obsługi portu z dwóch stron. Jednakże z tej pętli odbija jeszcze jeden tor, ale to musimy się udać dalej. Znacznie dalej. Dalej, jeszcze dalej. Nawet za miejscem, gdzie kiedyś też wypoczywali ludzie w wagonach. Dalej w las. Otóż to w głębi lasu od wielkiej pętli odchodzi tor. Nie jest to byle jaki tor, bo zlokalizowany, ułożony na metalowych podkładach. Jeszcze rok wcześniej miałem okazję realizować tutaj materiał wideo o pięknym miasteczku wagonowym zlokalizowanym na trójkącie manewrowym do zawracania parowozów. Tak. Stacja Hel miała własny trójkąt manewrowy do zawracania parowozów. Parowozy tutaj też były niezwykłe, bo to były parowozy napędzane mazutem. Tego życzyło sobie wojsko, które nie chciało sytuacji pożarowej, tak, żeby spłonął las, który chronił obiekty wojskowe przed kontaktem wzrokowym po prostu. W tym miejscu zawracały parowozy. To jest odnoga, jedyna ocalała jeszcze istniejąca odnoga trójkąta manewrowego. W tym miejscu stały również wagony wypoczynkowe, które no na dobrą sprawę były już niepowtarzalne. Tak wyglądają metalowe podkłady kolejowe. Dzisiaj rzecz rzadko spotykana, a jeśli spotykana, to niebotycznie droga. Metalowymi podkładami charakteryzował się cały trójkąt, którego końcówka również była umieszczona na metalowych podrozjezdnicach. Trójkąt został rozebrany w 2012 roku. Film dokumentalny Bocznica. To właśnie tutaj się działo. Za chwilkę dojdziemy do tego miejsca, w którym rozgrywały się sentymentalne sceny rozmów starszych państwa i młodych ludzi. Ciekawe, czy tak jak wtedy na filmie mieli się ku sobie? Czy coś z tego było? Czy faktycznie się porozjeżdżali? Ona tam wróciła chyba do Frankfurtu, ale on też miał jechać do Niemiec.
O, ciekawe. Znajdujemy się w miejscu, w którym rok wcześniej wróciłem do dzieciństwa, ale do sytuacji, kiedy miałem 3-4 lata. W moim dawnym miejscu zamieszkania, nieopodal niego, również znajdowało się miasteczko wagonowe, nie wczasowe, a robotnicze. Cała tamta bocznica została zlikwidowana, no, w czasach, kiedy nie dysponowałem żadnym urządzeniem rejestrującym ani fotografującym. Tu za mną, gdzie widać te hałdy ziemi, stały wagony. To były wagony 43A. To jeszcze nie z wężaki, ale to były piękne wagony z masywną ścianą przy opończach, z wielkimi zderzakami. To były charakterystyczne wagony z odsuwanymi ręcznie drzwiami bocznymi na skrajach oraz po środku pudła również były takie duże otwierane drzwi, przez niektórych chyba nazywane bonanzami, ale nie znam żargonu mikolskiego, nie wiem. W tym miejscu również kręcono bocznicę. Proszę zwrócić uwagę na charakterystyczny obiekt. Pojawił się też w bocznicy tablica z artykułami, z urządzeniami przeciwpożarowymi. Dzisiaj już pozostałość po tablicy. Jadę jutro do Międzyzdroju. No to też kamerkę biorę ze sobą, żeby tam nagrać. Aleje gwiazd. Aleje gwiazd, może coś innego. No i samo to, że tam będę, bo pojadę po syna. Pozostałością jest tor. Pozostałością, no już jedyną, tego było więcej, palety, dawne stare palety drewniane tutaj służyły za trap do przemieszczania się po wydmach, bowiem miasteczko zlokalizowane było pośród właśnie takich malowniczych wydm. I na bocznicy widać doskonale, w filmie bocznica widać doskonale, no jak wykorzystywano te wydmy. No dzisiaj wydmy są zorane kołami pojazdów, które zakończyły żywot tego miejsca. Spacerując po układzie torowym starego trójkąta manewrowego późniejszego miasteczka, łatwo już o tę rzecz, bowiem likwidatorzy zabytku pozostawili po sobie mnóstwo metalowych dziur, po rozszarpywanych przez siebie wagonach. W tym miejscu rozgrywała się akcja bocznicy. Zostały chodniki betonowe. Przy tych chodnikach, o, jest jeszcze fragment trapu. To jest miejsce znane z filmu Bocznica. To można zobaczyć na kanałach VOD Telewizji Polskiej. Tutaj u zbiegu betonowego i drewnianego trapu gospodarz letniska organizował boisko do siatkówki. W filmie widać, jak dosyć ciężko mu szło, ale jednak dopiął swego. Zgromadził dwie drużyny, które rozegrały mecz siatkówki. To co? Dwie panie i dwie panie. No, już jeden zespół jest, teraz drugi zespół. Pani, pani, pani. Także zapraszam. Tam dalej mamy drzewa, przy których również stały wagony i to chyba gdzieś tam realizator filmu nas nagrał monolog starszego pana, który z ekipami rządzącymi postąpiłby krótko i skutecznie. A ten rząd to mi wszystko taką łytałę do jednego worka wsadził i w to morze od razu, babach. Przyszły od sprzątaczki po najwyższego. Te drewniane schody to pozostałość po obiekcie, który sprawił, że na chwilę przestałem oddychać, kiedy to byłem po raz pierwszy, rok wcześniej.
tym oto miejscu bowiem stał trójosiowy wagon. Dawniej wagon pasażerski, tak zwany boczniak, do którego wchodziło się bocznymi schodkami. Oczywiście przebudowany, miał uproszczoną konstrukcję pudła, tak żeby można było zorganizować prostą przestrzeń mieszkalną. Pozostała mu jednak latarnia. Przebiję mniej więcej fotkami, jak to wyglądało rok wcześniej. Wagon na szczęście trafił do Jarocina, gdzie będzie odbudowany. Tego losu nie podzielą dalsze wagony. Tutaj stał wagon Görlitz. Jak znalazłem w dokumentacji, wagon był boczniakiem, został przebudowany na układ już współczesny. Dalej stały 43, później zwężaki. No, takie wagony o zwężanych pudłach u brzegów, tam gdzie znajdowały się drzwi. Ktoś z Was zapyta, co w tym niezwykłego? Niezwykłe jest bowiem w tych starych pojazdach to, że one mają swoją historię i swój przebieg. Najstarsze pojazdy po deklach wnosząc miały ponad 100 lat. Ja się pytam, stanowczo, gdzie jest konserwator zabytków? Na deklach pociętych pojazdów widniały daty 1911-1901. No to chyba już powinno podlegać jakiejś ochronie. Co w tym złomie było niezwykłego? Otóż wagony miały swój przebieg. Z tym przebiegiem woziły ludzi, wielu ludzi. Każdy z tych ludzi miał swoje życie, swoją życiową historię, jakieś dokonania, jakieś rozterki. Być może paru z tych ludzi wpłynęło na historię, która ukształtowała naszą współczesną rzeczywistość. W tych wagonach rozegrały się różne historie. Dwie wojny światowe. Przez te dwie wojny światowe przewieziono na pewno tymi wagonami mnóstwo szmuglowanego mięsa, broni. Przed 1911 również realizowano liczne akcje ekspiacyjne, tak, z bojówkami Piłsudskiego. Być może jednym z tych wagonów wieziono broń, szmuglowano pieniądze bądź amunicję. Tego już nie ma. Wagony sobie stały. Tak jak ludzie, którzy mają swoją historię, mają sobie swoje wspomnienia, tak te pojazdy również przewiozły konkretnych ludzi z konkretnym doświadczeniem, konkretnymi zadaniami, codziennymi rozterkami, być może młodych ludzi, zakochanych, być może w niejednym wagonie ktoś poznał swoją drugą połowę, później zaprosił do kawiarni, jak to dawniej staromodnie było powszechne, prawda? Tego już nie ma. Być może w wielu w tych wagonach poczęło się jakieś życie. Nie mówię, że tu na bocznicy, być może gdzieś w drodze. Na pewno tymi wagonami podróżowali ludzie na wielkie zloty, na koncerty. Zakochało się w nich wielu ludzi. Być może jakieś pary rozstały. Być może ktoś odwiedzał chorą matkę w szpitalu w pobliskim mieście. Ktoś mógł jechać na pogrzeb, na narodziny, odebrać żonę ze szpitala z dzieckiem. Dawniej się podróżowało koleją. Dzisiaj samochodem robi się wszystko. Tak, jeździ się 100 metrów do kiosku po gazetę. Dawniej podróżowano koleją na wielkie dystanse i to było normalne. No wiadomo, jakieś niedogodności były, ale one były powszechne, były normalnością. Te wagony ze swoim przebiegiem, ze swoją historią, ze swoimi zasługami stanęły tutaj, by zrealizować swoje ostatnie zadanie, już nie przewozowe, użyczając swojej kubatury wczasowiczom, którzy no nie mieli zbyt wielu środków na wczasy, na wypoczynek. W tym miejscu być może autorka bocznicy zarejestrowała początek jakiejś miłości dwojga młodych ludzi. Być może jakieś ostatnie chwile starszych państwa, którzy tutaj się wypowiadali. Ciekawe, jakie są losy gospodarza tego schroniska. Być może poszedł na emeryturę.
Tego już nie ma. Zostało wszystko pocięte przez nowego właściciela terenu. Agencja Mienia Wojskowego wszystko zbywa jak leci, no bo to jakie jest jej zadanie. Konserwator zabytków nie wchodzi tutaj nikomu w paradę. Wykonawcy, właściciele przychodzą, tną i wychodzą, zostawiając taki oto obraz. Kiedy kręciłem ostatnie ujęcia, w moich myślach zaczęła krążyć muzyka z filmu Atlas Chmur. Taka sentymentalna muzyka, wręcz tytułowa, o niezwykłym, nostalgicznym brzmieniu. Atlas Chmur opowiadał o ludziach, którzy działali w swojej epoce. Tych epok było 6. Każdy z nich realizował niby błahostkę, niemniej jednak konsekwencje postępowania danego bohatera, danej epoce, miały swoje implikacje, następstwa w kolejnych epokach. Ci ludzie pozostali anonimowi dla swych, dla bohaterów kolejnych epok. Tak samo jak anonimowe było autorstwo wielu dokonań, z których korzystali bohaterowie kolejnych epok, tak jak utwór Atlas Chmur, Guzik od kamizelki, czy wiele innych drobnych szczegółów. Tak, każdy z ludzi zrealizował jakieś zadanie, swoje życiowe zadanie, bo to było każdy z bohaterów w pewnym momencie, bo tutaj narracją były zmiany. Wspólną osią były zmiany dokonywane wewnątrz, w umysłach tych ludzi. Każdy z nich pokonywał jakieś własne przeciwności, własne bariery i opory. Tak samo skojarzyło mi się tutaj. Te wagony pozostały anonimowe do samego końca. Nie wiadomo, kto nim jechał i czego dokonał później. Pewne jest to, że wagony przestały istnieć, a my z osiągnięć tych ludzi na pewno korzystamy nadal. Tak jak bohaterowie filmu Atlas Chmur. Oryginał filmu opublikowany niemal rok wcześniej zyskał już ponad 3000 widzów oraz ponad 85% pozytywnych ocen. Jakby nie bacząc na wiele błędów operatorskich, montażowych, widzowie różnymi kanałami dostarczyli swoje komentarze, zwracając uwagę na duży ładunek pozytywnych emocji związanych z odświeżonymi wspomnieniami czasów beztroskiego dzieciństwa, spędzonego także na wakacjach w przedstawionym miejscu. Oznacza to, że główne zadanie postawione przed filmem zostało już zrealizowane.